Dobra. Zuzanna Elwira, lat 69. 69? Zmień! Kurde, zostało. No dobra, trudno. Tu niech zostanie tyle. Mam jeszcze te inne portale. 69, zresztą kto powiedział, że to wiek? Może to preferowana pozycja? Nie mogę, bo mi się ramionczko plątało we włosy. Ramionczko? Freda, no Freda, zwariowałaś, no przecież mój stanik! No, pasował mi kolorystycznie. Jak jesteś młoda i jędrna, to taki ołówek wypada ci spod biustu. No a z wiekiem to... To kup sobie piórnik, on ci na pewno wypadnie. Zrobimy internetowy poradnik dla kobiet. To jest nasza przyszłość. Cała prawda, całą dobę online. O, zdaje się, że trochę zabłądziłem, a to widać mnie całego? Na szczęście tylko twarz. Ach, ja bym powiedział wprost przeciwnie, wielka szkoda. Wiesz, ile trupów zalega w twojej szafie? Przepraszam bardzo, to jest surowiec wtórny. Te zwierzęta nie były specjalnie hodowane na futro, tylko na mięso. A, na mięso. Na mięso, które jest z wielkim apetytem i bez wyrzutów sumienia. Na zakupach i akurat był tydzień azjatycki, więc poprosiłam o te kulki geiszy, które panie reklamowały i sprzedano mi paczkę ryżu. I tak się teraz zastanawiam, czy ja mogę go też użyć. Zuziu, z tą randką to jest poważna sprawa, ty musisz się zabezpieczyć. Freda, błagam cię, nie jestem dzieckiem, w ciąży nie zajdę, a gumkę zawsze ze sobą ma. To jakiś Speedy Gonzales? Daj spokój, pryszczaty małolat bez maseczki powiedział, że dziadek nie przyjdzie, bo chyba ma COVID-a, muszę się zdezynfekować. To i mnie zdezynfekuj, tak na wszelki wypadek, ale nalewką. Na szczęście trafiła na bardzo dobrego doktora, który leczy ją po godzinach, poświęca jej bardzo wiele uwagi i są w stałym kontakcie, nawet w nocy. Tak, nawet wczoraj późnym wieczorem, jak ja się tak bardzo źle poczułam, to ja pojechałam do Zbyszka, do doktora Zbigniewa. I on dogłębnie mnie przebadał, nawet kazał się rozebrać i stwierdził, że ja jestem o krok. Ja byłam o krok od zapalenia płuc. Teraz wpadnie z nożem i zamorduje siebie, ciebie i mnie. Jeżeli w tej kolejności, że siebie, ciebie i mnie, to mamy szansę przeżyć. Fredzia, ty się minęłaś z powołaniem, ty powinnaś pisać kryminały. Dopóki nie spotkałem na swej drodze tej jedynej, niezapomnianej, niepowtarzalnej osoby, sednem mojego życia były zakupy w Lidlu. No i dziewczyny, które też były jak te sklepy Lidla. Po kilka w każdej dzielnicy. Piotrze, mogło być gorzej. Gdybyś kupował w Biedronce, miałbyś dziewczynę. Za każdym rogiem.